4 zawodu w Warsaw, jumping. Najlepszym koniem okazał się Darkan, dosiadany przez Łukasza Brzuskę. Miejsce drugie Omena pod Janem Bobikiem. Trzecie Kaltita pod Filipem Lewickim. Czwarte Komsi pod Markiem Wacławikiem. Piąte Kajlan E pod Jerzym Pandelem. Szóste Wuala pod Klarą Kozioł. Siódme Digisport Kaskadel pod Szymonem Stasiakiem. I ósme Wastari pod Robertem Wilczewskim. Gratulacje w imieniu komisji sędziowskiej złoży pan Piotr Helon, sędzia prowadzący ten konkurs. A puchary wręczy pan Tomasz Halimoniuk, prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Miejsce pierwsze Darkan Ogier po Darkodello. Z matki Pokasalu, należące do pani Anny Słodkiewicz, którego dosiada Łukasz Brzuska z klubu jeździeckiego Brzuska Sport Horses. Miejsce drugie. Omena, klacz wyhodowana przez pana Ryszarda Gardiasa, należąca do hodowcy córka Ogiera Salomon. Od matki po Alfaro konia dosiadał Jan Bobik z klubu Dragon Nowielice. Miejsce trzecie, Kaldita, wyhodowana w Holandii, należąca do Marka Lewickiego, córka Gera Rezzo VDL. Od matki po Nimerdor konia dosiadał w konkursie Filip Lewicki z klubu Czechary Pogorzelica. I dalej, Come on See pod Markiem Wacławikiem, Kajlan L pod Jerzym Pandelem, Wuala pod Klarą Kozioł i Digisport Kaskadel pod Szymonem Stasiakiem. Czas na rundę honorową, którą poprowadzi Łukasz Brzuska na koniu Darka. Zwycięska para konkursu numer 4 Warsaw Jumping, konkursu dla koni 5-letnich. A za Darkanem Omena, Kaldita, Kamansi, Kailen L, Wuala, Inigi Sport Kaskadel. Obiecujące 5-latki. A dosiadali, jeszcze raz przypomnę, zwycięzca Łukasz Brzuska, Jan Bobik, Filip Lewicki, Marek Wacławik, Jerzy Pandel, Klara Kozioł i Szymon Stasiak. To wszystko, jeśli chodzi o poranny konkurs Warsaw Jumping. Kolejny rozpoczniemy o 9:00.
9.45, oglądanie parkouru o 9.30.